Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek Waszego ulubionego podcastu o polityce i nie tylko, a dzisiejsze spotkanie, spotkanie wyjątkowe, bo spotkanie na szczycie. Prowadzący mocny w gębie, a nasz gość specjalny zdecydowanie mocny w łapie. Akademicki mistrz Śląska w wyciskaniu sztangi leżąc, Mateusz Mateo Jankowski. Cześć wszystkim. Jest z nami również Tobiasz Krawczyk. Siemanko. Przyjaciel Mateusza, który także rozpoczął swoją historię ze sportem, swoją przygodę. Yy, ale o tym za chwileczkę, mistrzu. Słyszałem, że mówią na ciebie Bestia ze Świętochłowic. Yy, tak, po ostatnich zawodach przyjął się taki przydomek. Po czy, prostu można może śmiało podążać. Czy, 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 czy ja mogę do ciebie tak mówić Bestio, tak? Yy, nie yy. mam nic przeciwko, a nawet jestem N za. Nie zjesz mnie. Nie, 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 nic takiego. <laughs> po, powiedz nam co jest najgorszego w sukcesie, ogólnie w pracy sportowca? Bo chyba tak to można nazwać pracą. Myślę, że można już to nazwać pracą, ale sukces, zależy, jak, jak pan definiuje sukces. Dla mnie, takie Mistrzostwo Śląska nie jest jakimś takim wielkim sukcesem na skalę taką globalną. Ale osobiście muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego osiągnięcia, ponieważ już gdzieś tam w liceum. Planowałem starty w zawodach, właśnie wyciskają sztangi w, w trójboju i założyłem sobie, że kiedyś wystartuję i będę starał się wygrać. No i, i właśnie to się udało w tamtym roku. Czyli jest ta chrapka na więcej? Oj, jest, jest na więcej, mamy też Mistrzostwa Polski. No i właśnie jakby w kolejnym już kroku będę starał się tutaj rozprzestrzeniać tutaj swoją ekspansję na sporty siłowe, na, na arenę polską. Tobiaszu, ty, tak jak wcześniej wspominałem, również rozpocząłeś swoją przygodę ze sportem jakiś czas temu. Chciałeś wejść na ten wyższy level, chciałeś osiągnąć ten poziom zawodowstwa, ale mimo wszystko jednak odpuściłeś. Co się stało? Początki były obiecujące, na pewno. E, razem z Mateuszem rozpoczynaliśmy swoją karierę na siłowni. Chodziliśmy razem, nawet można powiedzieć, półtorej roku, e, trzy miesiące, dziewięć kilo do przodu, bardzo fajnie. Ale. Ten mental, mental zatrzymał. No i kompleksy. Kompleksy też y, ludzie na siłowni, tacy bardzo duzi, wyciskają wielkie ciężary. No i mam też bestię świętochowicę obok i no było ciężko. Kompleksy dawały się we znaki. Panowie, czy wy wiecie, jak nazywa się y, siłacz, który podnosi ciężary? Jak nazywa się twarz siłacza, który podnosi ciężary? Oj, nie mam pojęcia. Packer Face. Nie znam, nie znam. Dobrze, nie? Dobre, nie? Słuchajcie, ja teraz właściwie to mam takie wow face, bo jak patrzę na Ciebie, Mateusz, to ja się zastanawiam, co ja robiłem na tej siłowni przez te wszystkie lata. Nie wiem. Pewnie oglądają nas teraz ludzie, którzy chcieliby zmienić coś w swoim życiu. I powiedz nam, jak to osiągnąć, jak zbudować taką sylwetkę. No, przede wszystkim chciałbym Ci podziękować za takie słowa uznania. Myślę, że przede wszystkim tutaj. Osoba, która chce, chce, chce zmienić swoją sylwetkę, no musi wy wykazać jakąś inicjatywę na samych chęciach, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, także proponowałbym zacząć najpierw od jakiejś prostej aktywności fizycznej, na przykład kiedy osoba chce schudnąć, możemy zastosować spacery, niekoniecznie musi to być bieg, ponieważ będzie to obciążające dla stawów, no ale właśnie zacząć takimi małymi kroczkami, może jakiś spacer, może gdzieś na przykład jadę samochodem, to postawić sobie ten samochód bardziej oddalony od miejsca docelowego, żeby sobie przejść, czy zamiast jechać samochodem, y, wsiąść w tramwaj, trzeba dojść na przystanek, dojść z przystanku. No i przede wszystkim takie małe kroki y, na w jak, jakby w dłuższej perspektywie czasowej y, będą przynosić duże, y, duże wyniki. Do tego oczywiście bardzo ważna jest dieta. No, i tutaj też zachęcałbym do zapoznania się z takimi podstawami, jeśli chodzi o odżywianie. No właśnie, ale ta dieta może być też w jakiś sposób niebezpieczna, bo nie wiem, na twoim etapie, no jednak tych mięśni troszeczkę e, masz. To są kwoty ilościowo rzędu 3000 kalorii, 4000 kalorii. Mhm, tak, Ile, tak, tak, jak to wygląda. Y Zależy od okresu, który jest w roku. Powiedzmy, przed zawodami na pewno ta kaloryka się zwiększa, ponieważ ja startuję w takiej kategorii wagowej, że mam ciągle, jakby ten limit u góry jest, jest nad moją wagą, więc mogę spokojnie sobie dojadać. Więc myślę, że podchodzę pod te 4-5 tysięcy kalorii, ale teraz, kiedy jestem w takim okresie roztrenowania. Trzymam, trzymam kalorie na poziomie 3000, żeby utrzymywać swoją wagę, żeby, żeby trzymać się w tej kategorii. No i właśnie nie wiem, czy dla normalnego człowieka te 3000, 45 to jest dużo do przejedzenia, ale no, bilansując odpowiednio posiłki, jesteśmy bez problemu w stanie taką dietę sobie dostosować, żeby to, to przejadać w 3-4 posiłkach. To czy to dla ciebie było za dużo, ta regularność, ta dieta? Bo to jednak, jeżeli chcemy osiągnąć pewien poziom, no to musimy się tego trzymać, tak jak mówi Mateusz. Czy to było dla ciebie coś nie do przeskoczenia? Mateusz mówił o tym, że bezproblemowo przejadał te kalorie, przejada je. No, dla mnie był to problem. Nie ukrywam, że 4000 kalorii dziennie, przy tym, że ja chciałem nabrać tej masy mięśniowej, no było to ciężkie. Było to ciężkie do przejedzenia. Znalezienie niektórych produktów, Znanie ich tak zwanych makrosów, czyli białko, węglowodany, tłuszcze. No, jest to, jest to trudne do ogarnięcia, trzeba liczyć kalorie, żeby wiedzieć, ile się je, ale o tym myślę, że Bestia de bardzo dobrze nam opowie. Chwileczkę jeszcze przed programem rozmawialiśmy i powiedziałeś, że planujesz wrócić do sportu tak bardziej regularnie. Czy te rady, które przedstawił Mateusz, są jak najbardziej korzystne dla ciebie? Czy weźmiesz je pod uwagę, czy to, że teraz. Oczywiście nie mówię, że musisz od razu jeść 4000 kalorii, ale ta regularność jest tutaj bardzo ważna. I czy to teraz do Ciebie dotarło w jakiś tam sposób? Tak, tak, tak. Obcując z Mateuszem, no, ten mental wchodzi na zupełnie inny poziom. Także wydaje mi się, że jakby jego patronat nad moim treningiem, jakieś ćwiczenia, które mi, mi wskaże, co mam jeść, wydaje mi się, że powinienem uciągnąć te kilka miesięcy. Tu to już pójdzie. parę razy pojawiło się to słowo mental. No, i właśnie może o tym troszeczkę byśmy opowiedzieli panowie mhm. o słabościach, o porażkach, bo przecież nie bez powodu mówi się, że sukces jest magistrem, a klęska profesorem. Mateuszu, jak to jest w Twoim przypadku? Mhm. Dużo tak. było tych porażek. To znaczy, ja sobie założyłem, że będę startował na zawodach już w liceum, a teraz dopiero jestem na piątym roku studiów i na czwartym roku wygrałem te Mistrzostwa Śląska, więc no, przez pierwsze trzy lata. Podchodziłem do zawodów i nawet nie stawałem na podium, więc co nieco o tych porażkach wiem. No i wydawałoby się, że trójbój siłowy, czy tam to właśnie wyciskanie, to jest taka dyscyplina sportowa, w której pokonujemy swoje słabości fizyczne, ale często musimy też pokonywać bariery psychologiczne. Na przykład kiedy w, dwa lata temu na przykład spaliłem zawody, ponieważ nie wycisnąłem tam 150 kg. No to podchodząc w przyszłym roku do tego samego ciężaru, już mam gdzieś z tyłu głowy, że kiedyś się nie udało, i właśnie może mo, mogę tworzyć sobie taką barierę psychologiczną na tym ciężarze, no i będzie mi ciężej to pokonać na, na kolejnych zawodach, więc myślę, że tutaj te porażki na niektórych mogą wpływać bardzo negatywnie, ponieważ nosimy taki bagaż w sobie, tych niezaliczonych podejść, no a inni wręcz przeciwnie. Kiedy spalą pewne podejście, powiedzmy spalą te 150 kg, to zbiorą się w sobie i powiedzą: No, teraz to im pokażę, teraz na pewno zaliczę. Więc myślę, że to jest kwestia tego mentalu, jest kwestią indywidualną dla, dla każdego człowieka. No, ja mogę z, z, na swoim przykładzie powiedzieć, że bardziej mnie to motywowało niż dołowało, no, ale na pewno spotkałem paru takich atletów, którzy, którzy po prostu nie umieli się pozbierać po, po jakichś tam przegranych zawodach. czyli Ogólnie podsumowując wszystkim, jednak życzymy tego, żeby te porażki były jak najbardziej motywujące i, i zachęcające do dalszego działania, tobiaszu, no to, że ty przerwałeś swój trening wcale nie oznacza, że nie będziesz w przyszłości wybitnym sportowcem. Pamiętaj, każda porażka to spotęgowany sukces. I tak myślę, że będzie w Twoim przypadku. Panowie, czy możemy w takim razie wypunktować jakieś takie konkretne rady dla naszych widzów, słuchaczy, którzy chcieliby w jakimś stopniu zacząć swoją przygodę ze sportem, aby być bardziej zdrowszym? Bo to przecież o to tutaj wszystko im chodzi. Wypunktujmy sobie. Na pewno co? Zdrowa dieta, tak? Tak, na pewno jakieś tutaj wypadałoby znać podstawy takiego zdrowego odżywiania, liczenia kalorii, właśnie żeby kontrolować sobie tą podaż, którą, którą przyjmujemy. Tak, i oczywiście bez przesady. Jeżeli jakby chcemy, rozumiem, wejść na ten wyższy poziom zawodostwa, warto się tu zwrócić do jakichś ekspertów, żeby też samemu nie, nie, nie przesadzić tak, z tymi tak, tak, kaloriami, właśnie. z tymi wszystkimi mhm. wartościami odżywczymi. Tutaj był mój błąd, że jakby początkowe swoje lata treningów. Chciałem do wszystkiego dojść samemu i, właśnie jak sto, gdy z tobiaszem jeszcze chodziliśmy na siłownię, mieliśmy, ćwiczyliśmy takim utartym schematem. I kiedy pojawiła się ściana, no nie byliśmy w stanie przez nią przejść z braku naszej wiedzy, i po prostu ciągle uderzaliśmy w tą ścianę, w ten mur. I, i on był nie do przebicia, i przez to straciliśmy troszeczkę czasu. A gdybym. Powiedzmy, miał jakiegoś trenera, który miałby wystarczającą wiedzę, jak obejść ten mur, jak go przeskoczyć. To myślę, że doszedłbym do tego miejsca, w którym jestem teraz już dużo wcześniej. Czyli na pewno zdrowa, zbilansowana dieta, dwa, jakaś regularna aktywność fizyczna, mm -hmm. tak. To jest bardzo. Pod okiem trenera najlepiej. Pod by okiem trenera mm -hmm. najlepiej. Ale na początku warto jednak, tak jak mówiłeś, zrezygnować z tego samochodu, przesiąść się tak, na tramwaj, tak. na. To są takie małe rower, rzeczy, które robią duże. Żeby, efekty. żeby gdzieś tam dojść mm -hmm. w taki sposób na piechotę, żeby nie wszystko odbywało się za pomocą pojazdów mechanicznych. To czy ty jako ten początkujący, jednak mimo wszystko, bo znowu wracasz na tę drogę sportową, to Jakaś rada od Ciebie? Sen. Sen jest bardzo ważny. Ja myślę, że regularne wysypianie się, te 8 godzin, 6 do 8 godzin, myślę, będzie bardzo dobre, żeby nie spać bardzo długo, żeby nie spać też za krótko. To jest rada, którą na pewno Mateusz mi wpoił, kiedy jeszcze trenowałem. No i tutaj technika, wracając jeszcze do ćwiczeń, technika pod okiem dobrego trenera, no trzeba się tego nauczyć, bo można sobie zrobić krzywdę. Proszę Państwa, zdrowa dieta, aktywność sportowa. I sen. Bardzo ważne, chłopaki. Dziękuję Wam za spotkanie, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Do zobaczenia.